to jest telefon, a na podstawie jego zawartości będziemy wybierały chłopaka. Przed nami jest 5 telefonów, no dobra dziewczyny. Ej, bo ja się jaram, jakby w ogóle wszyscy iPhony mają. Tak, tak, i tu widzę, że niektóre są w wersji Pro, czyli tak. Komuś zależy ewidentnie. I Max chyba, ja nie wiem, czy to nie jest Max. To, nie wiem, czy to w ogóle te dwa nie są najnowsze, na pewno są najnowsze, ale właśnie możliwe, że są takie same. Ale faktycznie widać, że tutaj jest męska krew płynie w tych telefonach, tak. Bo faktycznie jakbym miała powiedzieć, to wygląda na typowy męski telefon, nawet te case'y są basicowe. Ale tu ten case jest troszkę ubrudzony, bym powiedziała. Tak, jest żółknięty. Nic nie wiemy o osobach, które są posiadaczami tych telefonów, właścicielami, więc ja bym te dwa mimo wszystko już tak przesunęła do góry, że warto je mieć na uwadze. Runda pierwsza, aplikacje systemowe. W tej rundzie przeglądamy tylko aplikacje systemowe, ale mamy zakaz wchodzenia w nie. Dobra, mamy tutaj godzinę 11:08 i mam... Dobra, zobaczmy, jakie mamy tutaj powiadomienia. Nagrywki YouTube Faustyna. Zapisuję sobie. Jest, dobra, jest organizowany. Tak. Dobra, mamy tapetę z palemkami jakimiś. Właśnie. O, Sysia odtworzyła ponownie! Okej. Ciekawe, czy coś odpisze. Zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Dobra, brak powiadomień, brak wydarzeń. Widzimy, że jest Spotify. Ktoś lubi muzę bardzo. Budzik, no i ten przekaz. Okej. Że róże nie rosną w nocy i po prostu trzeba być cierpliwym. Mamy tapetę i jest to też, wydaje mi się, zdjęcie zrobione przez tą osobę. Tak, tak wygląda. Dominik jakiś wysłał coś na Snapie, czyli wiemy, że znowu jest to osoba, która... Tak, używa Snapa. Mamy tutaj wiadomość od jakiejś pani, to na razie nie możemy w to wejść, choć kusi, jak nie wiem co. Pinterest! O, luksusowe wnętrza domu! O Boże! Warszawskie mieszkanie w stylu francuskim. Okay. Dobra, czyli możliwe, że mamy tutaj mieszkańca Warszawy, tak. Który naprawdę bardzo solidnie przegląda Pinteresta w celach inspiracji. Nice! W końcu ciekawa tapeta, w sensie ładna, inna. Mamy Snapa, YouTube'a, Messengera, Instagrama, podstawowe i mamy UEK, czyli rzeczy związane z uczelnią. Uniwersytet ekonomiczny. Tak, tak jest. Czyli mamy studencika. Okej, ale jako ładna czcionka podpisana jest. To jest normalna czcionka, tylko spacje między. Faktycznie. No. Mamy FaceTime'a, mamy jakiś kalendarz, mamy tutaj te typowe iPhone'owskie aplikacje. Tu jest ciekawiej. I tu robi się ciekawiej. Shit. Zobaczmy, co my tu mamy. Czyli coś, czego po prostu bardzo rzadko używa, tak, zapewne. Tak, tak. Powiem szczerze, że tak najmniej mi mówi o tej osobie ten telefon. No. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tu Booking, klasycznie. No i tu dzieje się już dużo. Dużo, tu jest chaos troszeczkę. I znowu są foldery normalnie poopisywane, wiecie o co chodzi. Dobra, mamy, słuchajcie, jakieś wiadomości tutaj i wysłane zdjęcia. Mhm. Teamsy, czyli uczeń, student. Jedzonko w gorąco. W gorąco polecam Warszawa, czyli gości pewnie z Warszawy. O Jezu, i o 5:12. Bardzo doceniamy to, że z nami jesteś, kolego. Mamy nadzieję, że chociaż przespałeś się trochę w tym pociągu. AirPods Pro. Mhm. Okej, okay, AirPods Pro. Pad, czyli możliwe, że ktoś ma na imię Patryk. Dobra, przyjrzyjmy sobie, kochani, aplikacje, co my tu mamy. Mamy widżety, jakąś fotkę. Nie wchodzimy jeszcze na razie w tej rundzie. Żeby się nie wyświetliła też jakaś randomowa. Mamy giełdę. Mamy solidnego zarobasa za plecami. Kurde, wydaje mi się, że to może być jakiś content creator, na przykład osoba. Może być, no. Wiemy, że ma BMW prawdopodobnie. O, i to jeszcze takie, że się łączy z telefonem, Faustynka. No właśnie, tak. Ma fajne aplikacje. A zobacz, jak ma foldery wszystkie tak pozapisywane. Posegregowane, ej, mega! Ej, dobra, to jest mega jakby osoba, która... Zorganizowana. I ogarnia życie troszkę. W sumie nie ma tu aż tak Ej, a tu jeszcze jest PhotoMath. To jest aplikacja do rozwiązywania zadań z matmy. Ej, i znowu tu nie ma Tindera, ani żadnych takich aplikacji, które mogłyby nam coś więcej powiedzieć. Przecież oni pousuwali pewnie przed tym pewnie odcinkiem. Tak. Przecież się usuwa takie rzeczy. Tłumacz, Telegram, Teamsy, Outlook i Telemedii brzmi jak znowu ktoś, kto mógłby być studentem albo uczniem. Runda druga. W tej rundzie przeglądamy aplikacje, które pozwolą nam bliżej poznać postać, ale nadal nie możemy wejść w prywatne rozmowy i aplikacje społecznościowe. Czyli możemy w niej już troszeczkę na więcej sobie pozwolić. Którego telefonu jesteście najbardziej ciekawe? No wiadomo, tego z BMW. Dlatego zostawmy go na koniec. Ja... Ten telefon nic nam nie powiedział. I teraz tak, możemy tutaj wchodzić w notatki i różne Ja bym galerię zostawiła na sam koniec. Dobra, wchodźmy w notatki. Imiona? O, ja wiem, co to jest! To jest tak zwany body count.
Co? Nie, tak. Może imiona, które mu się nie podobają. Mi się wydaje, że ja tak robiłam, jak byłam w gimnazjum. Co? Kto to nie rzeczy robi? Że zapisywałam sobie imiona tam, znaczy przecież jednego kandydata, bo tylko jednego miałam. I dane emotki świadczyły o tym, co się z nim wydarzyło. Serio? Tak. Według mnie, co są na tyle dziwne imiona, że są imiona, które mu się podobają i które chciałby nazwać córkę swoją. Chcę tylko powiedzieć, że ja na przykład w moim życiu bardzo jakby prawie nigdy nie przeglądałam na przykład telefonu swojego partnera, nie, bo nie czułam potrzeby. Ja też nie. A tu czuję, że mogę się wyżyć, jakby tu, że mogę zrobić wszystko. Ja się czuję podjarana. Kiss list już widzę, przepraszam. Ojojoj, zablokowana notatka. Jaka szkoda, że mamy pin. O! Jaka ślaska! Ola, Ola dwa razy. Pewnie, ej, pewnie inna. Pewnie inna Ola, przecież oczywiście, że tak. Oje, czarny Jaguar, jeje, jazda je. Wychodzę z miasto, wieczór sobota. Ale mi się to z czymś kojarzy. Na klacie zapach czarnego kota. Ona pyta, czym ja pachnę, ja jej mówię Jaguarem. Jaguarem, Jaguarem. Zakręcam się na ej, top. Naostrzyć nóż. Odebrać paszport. Ogarnąć wakacje. Dobra, czyli może być to osoba, która przyjechała z zagranicy na przykład. Tak. Perfumy Tom Ford. Mówiłam, że to jest telefon osoby, która suszarka Dyson. Czekaj. O, przesyłam wizualizację pomieszczenia. Czyli ma mieszkanie swoje. On może projekt albo projektuje. Albo może... Albo dekoratorem. Aha, że architektem masz. Tak. Ciotki z Ameryki. Ej, czy on pisze, czy to jest SoundCloudowy raper? Chciałbym takie życie, choć przez chwilę poczuć, jakie życie jest na szczycie. Życzenia. Ktoś zapisał sobie życzenia w notatki. Ale ja też tak robię, ja też tak robię. Tak droga jak siatka z Wilka. Fajne, fajne życzenia. Tak. Czasem od Tejka masz duże piersi? Ale w ogóle szczerze powiem, że na przykład... What the fuck? Solidne argumenty były, żeby napisać te życzenia. Życzenia! Zaproszenie na imprezę, same dziewczyny i Wiktor. Oczywiście, że tak. Ja wiem, trzeba uzupełniać kit listę. Ja, jak ktoś się umie bawić. Czekaj, ja okay. Ej, co to w ogóle jest? Ej, co to jest za lista? Warzywa z tropików? Pieczona cegła, ej, okay. I to też 15 stycznia. Byłeś na prezentacji. Jakiej prezentacji? Twojego g***a, Bobika. Zdjęcia. Kurde, ja zapomniałam o tym. Ja tu czekam. Boję ja się. Ja też zapomniałam. Szczerze, boję się wchodzić. Dobra, dawaj. 3, 4. Okej. Okej, vlog. Już widzimy twarz tego kolegi. Ja chyba kojarzę. Dobra, co my tu mamy? Ostatnie, tak? Okej. Okay. Ale zanim zajrzymy do telefonu tego uczestnika, to mam małą prośbę. Niewiele brakuje mi do 700 tysięcy subskrypcji. W tym roku szykuję naprawdę grube projekty. Dla ciebie jest to jedno kliknięcie, a dla mnie naprawdę bardzo ważna rzecz. Bardzo to doceniam i cieszę się, że tu jesteś. Okej. Okay. Dobra, o, jest obiadek z kobietą z miłością życia przecież. O Boże. To są jacyś ludzie z uczelni pewnie. Myślałam, że to ktoś inny. Pewnie tak. Oj. Ostatnio usunięte. Od razu był otwarty folder, tak, ostatnio usunięte. Usuwane. Mamy tutaj solidne 12 tysięcy foteczek. Znasz tą osobę? Dlatego mi się ten Jaguar kojarzył. Ta. I weź tak rozszerz. Ok. O la la. Mamy Nowy Jork! Jest Ameryka Północna! I mamy LA! Mamy LA i mamy Nowy Jork, bo widziałam, że po drugiej, albo Miami. O, też jest super. Europa troszkę zwiedzona. Ej, 470 z jakiegoś kraju było. Ale no to pewnie dłuższa podróż jakaś. Dłuższe wakajki. Stambuł, no. Tu mamy ostatnie zdjęcie. Okej, okay. A co? Na Kali zrobione zdjęcie. Tak jest. O, tutaj o, jest. O, Jezus! Dobra, to mnie tak ujęło. Tak, totalnie. Ej, co to jest? Co to jest? Ej, ale super. Ale super klimat. Ale zarąbiste, no. Ale sztos. O, Tinder tutaj wyciął. No, eleganckie zdjęcia. Fajne. No, o. O, oj, ładna. Okej. Patrz to. Ale ładne. Ładne okienka. Może być... Bardzo marzy mi się takie Boże, mieszkanie bardzo kupić. Ładne. Dobra, no ale wiemy, że albo projektuje, tak. Albo jest na etapie budowania tak. Swojego wykańczenia. Według mnie projektuje. Ale kolega dużo imprez, dużo podróży. Ale fajnie. Sympatyczna buźka. Tak. No, okay. Nie no, solidnie, fajnie. O, tutaj były golone włosy.
Mhm, czyli świrek. Ciekawie, no. Pięknie, fajnie, zazdroszczę trochę tej podróży. Dziewczyny, musimy teraz zadecydować, którego z chłopaków eliminujemy i który nie przechodzi do kolejnej rundy. To był tak. Kolega ze Stanów. I ja bym go zostawiła. Ja też bym go zostawiła. Tak, zostawmy go. Tu mieliśmy kogo? Mojego kolegę. Ja też bym go zostawiła mimo wszystko. A zastanówmy się dalej. Dobra, a gdzie była lista? Tutaj Kiss Lista była. Tu była Kiss Lista, a tutaj była lista z serduszkami obok. No chyba, że chcemy się przekonać i dowiedzieć, co oznaczały właśnie te imiona. Ciekawi mnie te serduszka, no bo ja pamiętam, co ja robiłam. To był gościu architektura. Architekt. Tak. No jest ciekawy, ja bym zobaczyła, bo jestem ciekawa, czym się zajmuje, ja możemy też się dowiedzieć. No to zostawiamy. Może na tipy, jak zarobić dużo pieniędzy. Tak, tu jest Kiss Lista. Dobra, to ja bym zostawiła, bo ja jestem ciekawa, jak to się wydaje być osoba bardzo taka przyjacielska, miła, tak, która chce dawać innym dużo fajnej, pozytywnej energii. No jeżeli ktoś się postarał faktycznie, żeby napisać takie życzenia, no to zależy mu też na ludziach, więc ja bym zostawiła. Dobra, zadecydowały się z dziewczynami, że do kolejnej rundy nie przechodzi osoba od Kiss Listy. Od Kiss Listy, no. No niestety. Runda trzecia, konfrontacja. W tej rundzie mamy wolną rękę. Możemy robić wszystko, a oprócz tego stanąć oko w oko z uczestnikiem. Otwieramy oczy? Tak, otwieramy. Siema! No dla mnie to siema. Nie jest zaskoczenie. Cześć. Siema. Okay, cześć. Może zacznijmy od prezentu, co? Bo o, tak wow. Będzie... Masz dla nas prezent, tak, no. Mam dla nas prezent, także witam. Cześć. Jak się stresuję. Jaki słodki. Ojej! Dziękuję bardzo. Hello. Ej, no i znowu jest przypadek, gdzie osoba wygląda zupełnie inaczej na zdjęciach, a zupełnie inaczej na żywo. Okej, hello. Dobra, znowu jest osoba, która wygląda inaczej na zdjęciach niż w rzeczywistości. Sprawdźmy. Ale każdy facet generalnie. Ej, może po prostu to nie były moje zdjęcia. Może tak było. Dobra, a powiedz nam, piszesz kawałki? Ten kawałek to był napisany jako żart dla mojego ziomka, jako insider. Okay. I napisałem piosenkę na jego urodziny, bo wymyśliliśmy tylko ten jeden tekst. Ona ale pyta, spoko jest w ogóle ten tekst. Ona pyta, czy mnie pachnę, i mówię jaguarem, a poza tym Kinga słyszała tę piosenkę. Ja słyszałam, dlatego mówiłam, jak... Serio? Jak ja już tego słyszałam, tylko to było mega dawno, to było kilka lat temu w ogóle. Nie, jak to ja ci to puszczałem na początku roku, jak się widzieliśmy w Warszawie. Aaa, dlatego. No. Dobra, powiedz nam, czym ty się zajmujesz? No to tak, no to ja studiuję sobie architekturę. Oho. Okay. No i pracuję też jako architekt wnętrz. Okay. Jest trochę prościej, więc... Okej. Okay. Tak. Dużo masz za uszami? Zależy, jak będziecie szukać. Okej. Dobra. A ja się zapytam w sumie, no bo chyba ty byłeś tą osobą, która dużo podróżowała tam, Stany i tak dalej? Też, no. Okej. Okay. I jakby podróże z jakiego względu? Po prostu dla siebie? Moje czy... życie się tak podzieliło trochę na etapy i część jestem w Polsce, 2 lata sobie podróżowałem i teraz znowu wróciłem do Polski. I czym się zajmujesz? Kręcę sushi, jestem sushi masterem. O, fajnie, nice. Ale bym zjadła teraz takiego sushi. No. Snapchat, dobrze. Snapchat. To jest takie, używasz chyba, tak mi się wydaje. Tak, tak między znajomymi tak. Kurde, no w sumie sporo dupeczek, ale ja bym kurde, tutaj nie... Trudno tak, jakby jak nie znasz tych ludzi, tak. Masz wejść w wiadomości tak. Z nimi, to jest tak... Nic tu nie ma. Ciężko, no. Nic tu nie ma. Poza tym wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałam, to nie jest typ podrywacz. Kurde. Mocny, tylko bardziej śmieszny. No właśnie, tego nie widziałyście wcześniej. Ej, dobra. Tego wcześniej nie widziałyście. Okej, to dobra. Może jednak się pomyliłam. No. Właśnie, ale co, lubisz dawać kobietom prezenty? Znaczy ogólnie kwiaty? Moim love language jest dawanie prezentów. O, okay. Między innymi, fajnie. Paulina. Tak, tu, że tak powiem, szukałem porady, jakie spodnie mam na dzisiaj ubrać. Okej. Zapytałem osoby doświadczonej o to, no i powiedziała mi, że beżowe lepiej. Dobra, czyli głównie piszesz z babeczkami, tak? No tak. O, okej. Okay. Okej. Ładny fit, to prawda. Man movie online free? Co tam jest? Ej, ja sam nie wiem, nie jestem świadomy. Okej, dobrze. Tu się nazywa Man po prostu. Lecimy gdzie? Instagram. Czekajcie, a sprawdźcie, czy jest jakiś Tinder. Nie ma, ale był kiedyś. Był bardzo długo. Okay. Ale nie ma. Stwierdziłem, że ja myślę teraz o sobie i po prostu nie... Okay, jak kogoś mam poznać, to poznam, a nie chcę po prostu... Dobre myślenie, tak. Okej, czy nie jesteś typem podrywacza? Nie, no typem podrywacza może być. Według mnie jest! Jak się uśmiecha! Według mnie to trochę widać nawet, że jest. No dobra, przecież się wchodzi na prywatne wiadomości na Instagramie i jesteśmy teraz i jest jakaś Elia Lux. O, po angielsku. Patrycja, kule bym za ciebie przyjął.
To jest Emilia, to jest osoba, do której pisałem te życzenia. Czyli to jest przyjaciółka, krążaka? To jest przyjaciółka ze studiów. Okej, cute. Ja myślę, że czas na Messengera. Dobra, let's go. Ej, o mnie też nic nie ma. Nie ma nic, totalnie. To naprawdę jest solidny mężczyzna przed nami. Tak, ale to znaczy, że to nie jest red flag. Dobra, co by tu... A używasz jakiegoś Tindera, coś tam? Nie, zainstalowałem sobie Raję. Okej. To jest taki premium Tinder, nie? Ale... No, trzeba mieć zaproszenie chyba, nie? Żeby cię no, dobrać. Ale jeszcze nikt mnie nie zaakceptuje. Okej. Okay. Jest jakaś Julia. Kiedy ty masz wolne? Kim jest Julia? Moją przyjaciółką. Przyjaciółką? Tak, naprawdę. Pytałeś się, czy cię odwiedzę tutaj? Tak. Okay. O, mega cute, fajnie. Ale napisał tak, nie mogę ci powiedzieć, o czym jest odcinek. O, czyli to jest... wierny! Tak! Przyznajemy się, jesteś typem flirciarza? Myślę, że... Tak. Masz dużo koleżanek. Mam dużo koleżanek, o tak, to okay. Na pewno. To wygląda tak, że właśnie tak sobie tylko z nimi opiszesz, czy coś tam wychodzi? No różnie, tak? Zależy, w którą konwersację wejdziesz. Matko boska, boska YouTube'owska. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, to są tak z kontekstu wyciągnięte wiadomości, ale wiemy, że Gabusia to chyba twoja best friend. Tak jest. O, to best friend się pisze zawsze wszystko. Tak. Co się wpisuje? Się wpisuje Faustyna, no. O Boże! Ej, może grupa to jest dobre miejsce do patrzenia takich rzeczy. Ej, tu jest mega dużo wiadomości ze słowem Faustyna. Tam jest najwięcej. Faustyna jest fajna, w sensie Faustyna i Kinga, ale ogólnie mam taki problem do dziewczyn, że one są spoko, ale w sumie nie wiem. Niczym się nie wyróżniają. Ale jesteśmy miłymi dziewczynami z sąsiedztwa. A ta architektura, ta dekoracja wnętrz, to tak z pasji, czy tak, że w sumie nie wiedziałeś? Ja miałem coś takiego, że jak byłem bardzo mały, to dostawałem ogromne kartki papieru i sobie na nich rysowałem coś. I to zawsze były jakieś budynki. Najgorzej, że trzeźwy byliśmy. Coś tu się musiało zadziać. A, o nie! Okej. Masz bardzo fajne zdjęcie z koleżanką, jak... Leży ci na kolanach. Ej, mega, mega. Ale jaki uśmiechnięty jesteś. Szczęśliwy chłopak. No dobra, a czym się zajmujesz na co dzień? Ja pracuję jako underwriter i zajmuję się analizą ryzyka finansowego firm i przedsiębiorstw. O, okej. Okay. Tak, a w jakim jesteś wieku? Mam 24 lata. Co chodzi z tą tapetą? Z tą tapetą to jest w ogóle, nie zauważyłyście może na Instagramie, to jest moja ulubiona wokalistka, ona się nazywa Ray, ona ma taką, na TikToku była strasznie popularna jej piosenka, Escapism, nie wiem, czy kojarzycie. I don't wanna feel how I did last night. Okay. No. Dobra, ale wiecie, co się wpisuje? Ja chcę o mnie. Ja też chcę o sobie, bo o mnie też... Let's go! Więcej niż o mnie! No to co? To się nazywa kontrowersja. Pola mi się śniła dzisiaj. Dawaj ten zjazd. Pokaż. W Krakowie siedzę, więc zapraszam. Mam zjebiste współlokatorki. Bardzo rodzinną atmosferę. Dobra, ale mamy tu trochę do czynienia z flirciarzem. Tak. Tutaj macie na dole historię z TikToka. To chyba Faustyna, twój TikTok. Guilty pleasure. Tak, kochanie, bo ja jestem w ciąży, który miesiąc. Drugi, bo jak byłam w szpitalu, to już byłam w ciąży. Dobra, nic tu nie ma. Nuda. Myślałam, że coś ciekawego się tu znajdzie. No. Przemek napisał mądrego tweeta, nie wiem, czy widziałaś, okej. Okay. Czyli jest to, należysz do większej ilości grupy hejtującej nasze wyjście i wszystko, co z nami związane, okej. Okay. No dobra, czyli mamy tutaj do czynienia z hejterem mojej osoby. Każdy z nas trochę doznał. Czy mnie to dziwi? Każdy nie? Doznał troszkę hejtu. Surfujesz? Surfowałem. Okej, fajnie. Na Venice Beach, tak. Ej, mega, mega cool. Dobra, dziewczyny, musimy wyeliminować jednego z panów, żeby trzech przeszło do finałów. No i teraz tak, moim zdaniem, to jest moje zdanie, mimo że nie spodobał mi się z charakteru ziomek od kwiatów, to mimo wszystko bym go zostawiła, bo jestem ciekawa, co ma do powiedzenia, jak się wybroni z pewnych zarzutów. A czemu się nie... A, dlatego, że... Tak, uważam, że obgadywanie, że jest taki vibe trochę fałszywy. Nie oceniam, bo go nie znam jakoś bardzo. Bardziej, ale po prostu mam takie poczucie, że może mówić jedno, robić drugie. Dobra, więc na razie ja bym go może zostawiła. Się wybroni, może się wybronić. Dobra, mamy tutaj naszego podróżnika i architekta. Spoko ziomek, wydaje się być bardzo kulturalną, ułożoną, dobrze wychowaną osobą, ambitną. Jest pracowity, to na pewno chociażby świadczy o tym, to, że zarabia tyle pieniędzy, więc wydaje się, że jest pracowity i ambitny. Generalnie bardzo spoko, kulturalna osoba. Trochę nie w moim typie, jeżeli chodzi o wygląd i zachowanie i aparycję, ale ja bym go przeszła dalej. Ja bym też go przeszła, on jest też tak
taki, że wydaje mi się, że jakby miał, wiecie, spotkał już miłość życia, to by fajnie sobie z nią stworzył rodzinę, tak, i dalej, tak, był bardzo tak oddany, wierny mąż. Tak. Wiecie, o co chodzi. Teraz się skupię na sobie, co tak też jest bardzo fajne. No dobra, i mamy dwie ostatnie osoby. I mamy tutaj naszego imprezowicza, podróżnika. No i mamy też tutaj Patryka? Patryka. Patryka, twojego znajomego. Gdyby to nie był twój znajomy, to bym go pewnie nawet nie zapamiętała. Za no, dobra. Ja też. Generalnie mało wyrazisty i taki, jak dla mnie, no, niczym nie wyróżniający się, co by mi zapadło w pamięć. Tak. Tutaj z kolei Kuba uśmiechnięty, taki pozytywny ma bardzo. Ma ładny głos. Kuba? Tak, tak. Zwróciłam też na to uwagę. Nie, ładna. No dobra, to myślę, że podjęłyśmy decyzję. Zadecydowałyśmy, że Patryk odpada. I w ten oto sposób przechodzimy do finału, gdzie skonfrontujemy się z uczestnikami. Wasz jeden największy green flag i największy red flag. To moim green flagiem jest to, że jestem bezpośredni bardzo. Okay. I jakby zawsze mnie prosto z mostu. A red flagiem myślę, że jest to, że jestem taki trochę arogancki i taki trochę bezczelny. O, okej. Okay. Czyli jesteś mało empatyczny? Wiesz, to jest tak, że do ludzi, których nie znam, to ktoś mnie może ocenić jako osobę mało sympatyczną. Okay. Ale ludzie, którzy mnie znają, to myślę, że powiedzą właśnie w drugą stronę. Że jesteś bardzo miłą i sympatyczną osobą. No i takie same mamy też odczucia. Ja na przykład właśnie, mimo że cię nie znamy, to miałam właśnie takie odczucie, że jesteś właśnie miłą osobą, taką uprzejmą, bym powiedziała. Taki kulturalny chłopiec. Tak, dokładnie. Właśnie wydajesz nam się być osobą taką bardzo ułożoną, pracowitą, kulturalną, no, taką dobrze wychowaną. Dobra, a jakie są wasze największe red flagi takie u kogoś? No nie wiem, ja na przykład lubię bardzo bliskość i wyrażaną w różny sposób, czy to rozmową, czy kontaktem fizycznym, więc dla mnie red flagiem jest, kiedy na przykład ktoś mówi, że nie ma dla ciebie czasu, a z drugiej strony mówi, że cię kocha najbardziej na świecie i że zrobiłby dla ciebie wszystko. Więc red flagiem jest ktoś, kto mówi, że nie ma dla ciebie czasu po prostu. Ja na przykład też zgodzę się z tym w 100%. Ja uważam, że mogłybyśmy wymienić parę dobrych red flagów. Na przykład ja bardzo nie lubię, jak ktoś coś mówi, że coś zrobi, albo że będzie się zachował tak i tak, a na przykład zachowanie inne jest. Inne jest zachowanie, tak, nie? Czyli, że bardziej, no, czyli liczą się u ciebie bardziej czyny, a nie słowa. No to liczy tak się i to, bo na przykład ja też mam tak, że red flagiem dla mnie jest to, jak ktoś nie umie rozmawiać i nie umie rozmawiać o uczuciach i tak dalej. Dla mnie red flagiem jest na pewno to, jak ktoś nie ogarnia życia. Okay. Można to na różne sposoby zrozumieć, ale jeżeli jest chłop, który, nie wiem, nie ogarnia, jak pokroić pomidora na przykład, albo, nie wiem, nie umie wstawić prania, czy trzeba mu pomagać i go prowadzić w życiu, to ja nie chcę być mamą. No właśnie, być taką mamą, no to też nie jest fajne. No. Chwilę sobie pogadamy z wami. Przekonajcie nas, że powinniście wygrać. I że jesteście godni wygrani. Ja w ogóle nie potrzebuję się bronić, bo jakby po prostu jesteś sobą. Uważasz, że nie zaprezentowałeś zbyt dużo jakichś takich tym telefonem dla nas red flagów? Ty nie zaprezentowałeś. Generalnie tak, wydajesz się być bardzo sympatyczną i miłą osobą, ale w moim odczuciu, i ja nie chcę, żebyś się tutaj obrażał, no bo cię nie znam jakby prywatnie na tyle, żeby móc to stwierdzić, ale dla mnie wydajesz się być osobą, której ja na przykład bym nie mogła zaufać, z którą nie mogłabym porozmawiać o wielu tematach i nie ukrywam, że dajesz mi odczucia osoby fałszywej trochę. I to świadczy o tym chociażby fakt, że bardzo duża ilość wiadomości jest na mój temat, na temat Poli. I dla mnie to jest dziwne, że piszesz różne rzeczy w zależności od danej sytuacji. W sensie Pola cię wkurzy czy jakimś zachowaniem na odcinku, to negatywnie o niej się wypowiadasz. Z kolei zrobi coś miłego, czy da ci follow na Instagramie, czy ci polubi jakieś zdjęcie, to nagle piszesz miło na jej temat, że wiesz, że to takie cały czas takie skoki i zmienne, w zależności od tego, kto co zrobił. I dla mnie jedyne co to daje, ja tak to git, nie? Ale jedyne co mi daje taki vibe, to że jakbym z tobą pisała, to bym pisała hej wszystkim. Okay. A nie, że stricte, tak, że zaraz tak, wiesz, to tak samo, bo ja się pójdzie w eter. Tak, tak samo mam odczucie, że na przykład gdybyśmy cię teraz stąd wyrzuciły, to ty byś napisał i wszyscy to by wiedzieli, i Boże, ale te dziewczyny są okropne, ale Kinga i Faust i Pola są straszne, wyrzuciły mnie. Jakby taki mi dajesz vibe? Ja na przykład głównie widziałem się wiadomości z mojej konwersacji takiej głównej z moimi przyjaciółkami, z którymi czuję się mega komfortowo. No tak, no dlatego rozmawiamy tam codziennie przez całe dni. No dlatego tam gdzie się czujesz najbardziej tak komfortowo, tam się mówi najwięcej, no. Tak, jakby, no jestem pewny, że każda z was też ma na przykład przyjaciółkę, przyjaciela, no tak, z którym gadacie o wszystkim, totalnie. W sensie, no poruszacie różne tematy. Ja też mogę powiedzieć, że wy macie takie uczucia wobec mnie przez pryzmat mojego telefonu. Widzicie mnie pierwsza z naszego. No tak. I my teoretycznie jesteśmy jakby widzami, my też oglądamy was. Też ja was nie znam prywatnie. Nie wiem, czy Pola by mnie wkurzała prywatnie na żywo, czy nie. Ja też nie chciałam nic usuwać, bo stwierdziłam, że chcę być po prostu autentyczny. I bardzo dobrze. To jest dobrze. To się szanuje. Jakby mógłbym wyciszyć cały telefon i... Nie, no wiadomo. Tak.
ale spokojnie. Chodzi mi o to po prostu, że ja na przykład YouTube'a też nie odbieram, także nie wiem, jak mówię coś o Poli, to nie chodzi mi o to, że nie wiem, ona jest słabą osobą, jest okropną i tak dalej, tylko to też jest trochę tak, jakbym oglądał film. No właśnie, ja chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo widzów w ogóle odbiera też nas i to, tak, co my robimy, jak serial jakiś, jak bohaterów serialu, którzy nie są prawdziwi. Nie mam nic do ciebie prywatnie, no nie znać, nie mogę mieć do ciebie nic prywatnie. I jakby to jest tak, że my często po prostu sobie komentujemy na bieżąco, no to jest takie for fun. Wiem, ja to rozumiem, ja to kumam, rozumiem. W sensie nie, dla mnie jest zbyt poważnie, tak. Ja też na przykład nie wychodzę na ulicy, mówię, chwalić Kingo, bo ona coś tam... Tak, wiadomo. Totalnie ma chill do tego, nie? Wiadomo. Znaczy, w sumie cię nie znamy. Dlatego na podstawie tego wszystkiego stwierdziłybyśmy, że nie dogadałybyśmy się po prostu z tobą w takim życiu naszym codziennym. Dlatego przykro nam, ale musimy ci podziękować. Dobra, bębu czy sushi? Powiem tak, lubię i jedno i drugie bardzo i zastanawiam się mocno. No ciężko, bo tak naprawdę powiem wam, że u was bardzo pozytywny vibe dajecie. Ja tak odczułam, że mega spoko jakby. Ci mogę powiedzieć, że bębu masz swoje, możesz nim jeździć, ale sushi on ci nie zrobi. Ale mogę ją zabrać na sushi. Nie, zaprojektuję jakąś fajną restaurację i potem... Kurde, no mocne. No dobrze zabiega. A ja mogę nawet w nocy, gdzie jest wszystko zamknięte. Tak, o, w sumie a czasem tak potrzebny tak jest nocny. Oboje dajecie mega pozytywny vibe i taki, że mogłybyśmy z wami się normalnie kolegować. Wyskoczyć na tak, i ziomkować. Łukasz, wydajesz się być bardzo pracowitą i ambitną osobą i nawet fakt tego, jak masz wszystko zorganizowane w telefonie, świadczy o tym, że lubisz mieć wszystko ułożone i mieć nad wszystkim kontrolę. Wydajesz się po prostu być osobą naprawdę mocno dążącą do swoich celów i to, że ty powiedziałeś, że teraz aktualnie nie szukasz jakby też miłości i czekasz po prostu, aż ona sama się pojawi, a to, że skupiasz się na sobie, to też idealnie widać, że się właśnie rozwijasz i to jest też super i to daje bardzo taki pozytywny vibe. A ja serduszkiem jestem bardzo za dekoracją wnętrz, bo bardzo to też uwielbiam. Super, robisz robotę, rób to dalej na pewno. Generalnie bardzo jesteście tak obaj sympatyczni i to jest super. Kuba, ty jesteś też takim śmieszkiem, poznaliśmy cię trochę z innej strony dzisiaj niż Łukasza, bo Łukasz wydaje nam się być trochę spokojniejszą osobą, ale też Kuba wydaje się być taką zabawową osobą, wesołą, tak, imprezową. Wyskoczyć, ale też na przykład polecić gdzieś spontanicznie. Ale na przykład ciekawa jestem, z którym bym miała na przykład więcej tematów do rozmów. No ciekawe. Wydaje mi się i że z jednym i z drugim. Też mi się tak wydaje, no. Przy wyborze tej właściwej osoby kierowałyśmy się tym, kim lepiej by nam się spędzało czas i rozmawiało i robiło różne rzeczy. I podjęłyśmy decyzję, że taką osobą jest Kuba. O, także Kuba, wygrywasz ten odcinek, wygrywasz też nagrodę.